Doszliśmy do takich czasów, że naczelnik państwa nawet nie ma wpływu na tego człowieka. Ale ostatnio rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim. Powiedział, że sam ma problem. Wie, że suwerenna Polska będzie ciągnąć partię rządzącą w dół. Że jest dla nich obciążeniem, że jest dla nich balastem. Niewygodnym balastem. Myślę, że naczelnik państwa już zastanawia się, jak wyeliminować Zbigniewa Ziobro i jego drużynę. Myślę, że będzie to korzystne dla Polski i Polaków. Ja powiem panu, panie Zbigniewie, tak. 11 miesięcy rejestrował pan partię Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. Pisałem do pana listy, petycje, prośby. Nie reagował pan. I miał pan rację. Po co z hołotą się zadawać? Naród polski dla pana nic nie znaczy. Jesteśmy nikim. I pan o tym doskonale wie i zdaje sobie sprawę. Ale myślę, że czas zarządzania tymi strukturami, Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą Generalną, bezpowrotnie mija. I powiedzą to panu Polacy. Pan swego czasu pokazał pierwszemu przewodniczącemu Andrzejowi Leperowi telefon i powiedział, że to jest gwóźdź do jego trumny. Nieładnie, bardzo nieładnie, po chamsku. Ale ja panu pokażę co innego. To jest karta wyborcza. To jest karta wyborcza na wybory 15 października w tym roku, 2023. Jak pan widzi w tej karcie, nikt nie zakreśla solidarnej, suwerennej Polski. I tak będzie. To naród polski rozliczy pana. To naród polski po wyborach, który czy pan nie znajdzie w Sejmie i będzie bez immunitetu, zrobi z panem to, co oczekuje całe społeczeństwo, bo tak dalej być nie może. Nie może być w sądach niesprawiedliwości, nie może być w sądach wyroków ustawionych, nie może pan dalej kierować tymi strukturami. I wierzymy, że tak się 15 października stanie. To tak tytułem wstępu, panie Zbigniewie. Ja wiem, że pana tu nie ma, że pan nie identyfikuje się z nami, zachowuje się pan, jakby był pan z innego plemienia. Ale to nic. Przyjdzie czas, że pan będzie mówił w tym miejscu, a my będziemy za tymi zasłonami, firanami z pana się śmiać. Doczeka pan tego i to już w niedalekiej przyszłości, panie Zbigniewie. Na początek dziękuję bardzo. Proszę innych ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez system, pokrzywdzeni przez Zbigniewa Ziobro i jego sędziów, którzy zasiadają w tym budynku. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Józef Wódka, jestem osobą skrzywdzoną, wcale nie przez wymiar sprawiedliwości, jak to się o nas mówi, tylko jesteśmy skrzywdzeni przez konkretnych sędziów. My znamy ich imiona i nazwiska. My znamy nazwiska naszych oprawców, którzy bagnem sądowym, ja tutaj trzymam baner, wielokrotnie wysyłałem ten artykuł do pana Ziobro, pod tytułem osuszyć sądowe bagno. Obiecał pan 8 lat temu, że osuszycie sądowe bagno. Czy osuszyliście? Te bagno jest jeszcze szersze i głębsze jak było. Czas najwyższy, żeby pan stąd się wyniósł i przyszła osoba kompetentna i wzięła się za te sądowe bagno. Panie Kaleta, do pana także mówię. Pan jest ignorantem, nie tylko posłem ignorującym mandat posła Rzeczypospolitej, ale ignorantem Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak być nie może. Nie ma zgody obywateli na to, co się w tym kraju dzieje. W tym kraju, w którym ja osobiście mam dowody na to, że jestem osobą zasłużoną dla tej demokracji. I ta demokracja obecnie w waszym wydaniu zżera własne dzieci. Nie ma naszej zgody jako byłych opozycjonistów. Panie Ziobro, niech pan przyjmie to do wiadomości. Nie może tak być, że prokurator jest obrońcą z urzędu przestępcy. Do tego pan doprowadził. Chce pan ze mną się spotkać? Pokażę panu bardzo wiele dowodów na to, co wyprawiają prokuratorzy z osobami poszkodowanymi.
skrzywdzonymi przez sądy. Obiecał pan, że naprawicie nasze szkody skargą nadzwyczajną. Coście zrobili? Mamy skargę nadzwyczajną, tylko nikt z niej nie może skorzystać, bo tak Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i prokurator generalny wnioski o wywiedzenie skargi nadzwyczajnej oddalają w wyniku przestępstwa polegającego na poświadczaniu nieprawdy, co udowodniłem panu Robertowi Hernandowi, zastępcy prokuratora generalnego. Świadomie, umyślnie i celowo poświadczył nieprawdę w dokumencie urzędowym odnośnie wywiedzenia skargi nadzwyczajnej w mojej sprawie. Tak być dłużej nie może. Do 15 października tylko tutaj jesteście. My wam to obiecamy. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, przed bramą stoi baner. Kolega go uchwycił. Będzie go widziała cała Polska. Baner Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej. Postać Andrzeja Lepera i słowa. Mi już brakuje słów. Ja w życiu popełniłem dużo błędów. Niekiedy powiedziałem coś za dużo i wtedy wszyscy krytykowali. Ale kiedy mnie zabraknie, to nastąpi cisza, a złodzieje w białych rękawiczkach będą rozkradali i rozkładali kraj. Są to święte, prorocze słowa. To napisaliśmy i zrobiliśmy w czasie kampanii w 2011 roku w miesiącu lipcu. 5 sierpnia stało się to, co się stało. Panie Zbigniewie Ziobro, pan myśli, że rozkradać kraj to tylko pieniądze. Nie, to lewe umowy, lewe faktury i to, co najważniejsze, czas. Zabrał nam pan 11 miesięcy. 11 miesięcy pana poplecznicy rejestrowali partię. Pan swoją nazwę zmienił przez 2 dni. My chcemy tak samo. My nie będziemy następni czekać, ale nie martwimy się. 15 października zakończy pan karierę i wtedy wszyscy w Polsce, bo to nie tylko Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, ale całe społeczeństwo będzie pana szukać. Myślę, że na tym dziedzińcu, albo na drugim, gdzie się pan ukrywa przy pomniku generała Grota, powinien stać helikopter, że kiedy Państwowa Komisja ogłosi wyniki wyborów, to proszę w niego wsiąść i uciec z Polski jak najdalej, bo czeka pana naprawdę solidne rozliczenie i tego nikt panu nie odbierze. Będzie pan cierpiał tak, jak my cierpieliśmy za pana 8-letnich rządów. Społeczeństwo polskie nie pozwoli, by dalej było prywatne Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i dalej Prokuratura Generalna Zbigniewa Ziobry. Jest to jedyny resort, który jest prywatnym resortem w Polsce. I tak nie może być. I Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej panu to obiecuje. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Chciałbym na początku tutaj powiedzieć, że to, co powiem w tej chwili, ma związek z artykułem 304, paragraf 2 KPK. Dla pewności jeszcze, że wszyscy będą wiedzieli, o co tu chodzi, powiem, że każdy funkcjonariusz publiczny, państwowy czy też samorządowy, jeżeli poweźmie informację o możliwości popełnienia przestępstwa, powinien zgłosić to do śledczych. Może to być policja, policja jest na miejscu akurat, może to być prokurator. W związku z czym, tu kolega mówił o rozkradaniu Polski. W tym budynku jest pani, jedna pani, która, na pewno tych pań takich, które takie rzeczy robiły, jest więcej. Ale jedna, Małgorzata Orzech-Placek, była sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy, Pragi Południe, która po naszych protestach opuściła ten sąd i trafiła tutaj, pod skrzydła ministra, zero dla mnie. Dla mnie zero, bo to, co obiecał, to tylko może człowiek zero obiecać. Miał wypalać kastę żelazem gorącym. Gdzie masz, Ziobro, to żelazo? Chyba w tyłku, przy pośladkach je nosisz. Ognia ci zabrakło? To ogień tu stoi. Ministrze, zero. Tak, właśnie z tego powodu jesteś dla mnie ministrem zero. Dopuszczasz do niszczenia polskich dzieci, polskich rodzin,
Nie zrobiłeś reformy sądów, tylko zrobiłeś rozpierduchę sądu. Wracam do Małgorzaty Orzech-Placek. Małgorzata! Może na papieroska wyszłaś, może okienko otworzysz, posłuchasz. Wydział Legislacyjny Sądów. Tutaj pracuje Małgorzata Orzech-Placek. Małgorzata Orzech-Placek prawdopodobnie w ciągu 3 lat zubożyła państwo polskie wraz z 2 koleżankami o 1 000 000 zł. Nie wiemy dokładnie, jaka to jest kwota, ponieważ sąd, który miał obowiązek odpowiedzieć nam na pytania, ile było tak zwanych wysłuchań z małoletnimi i za jakie kwoty, nie dał nam tej odpowiedzi. Co więcej, nawet posłowi, i to tu od ciebie, Ziobro, posłowi, nie będę mówił, bo jest porządny człowiek, także nie chcę mu tu krzywdy robić, ale poseł, twój kolega, złożył takie samo zapytanie do prezesa sądu. Nie otrzymał odpowiedzi, ale my wiemy, bo jedna z tych pań biegłych jest na tyle głupia, na tyle prosta, na tyle w ogóle nieprzyswajająca wiedzy, że na sprawie cywilnej z Piotrem powiedziała. I było to tyle wysłuchań, które my typowaliśmy. W związku z czym około 1 000 000 zł pani Małgorzata Orzech-Placek wyprowadziła z budżetu państwa. Właściwie te pieniądze nie trafiły do budżetu państwa. Okradała państwo. To trzymasz tu, Ziobro, złodziei? No, swój swojemu może bliski. Także w tej Polsce może tak będzie, ale w nowej mam nadzieję, że nie. Że ciebie nie będzie, że nie będzie takich ludzi, którzy nie znają się na tym, co robią. A co jeszcze więcej o Małgorzacie Orzech-Placek? Jak to jest możliwe, że w normalnym, bo tak nazywacie, normalnym kraju, chociaż on jest popieprzony przez was, jak się w głowie nie mieści. Ale mówicie, w normalnym kraju żyjemy. W jakim normalnym? W takim, że sędzia jest sędzią, kiedy jej ojciec jest poszukiwany listem gończym za przekręty? I to jeszcze w tym okresie, kiedy być może ona była dyrektorem w jego firmie? To jest normalna Polska? To wy do Rosji jedźcie sobie. Jak chcecie normalność, bo tutaj w Polsce jest jeszcze gorzej. Kryjecie tutaj wszystkich. Już nie wiem, w jaki sposób się kryjecie, czy to chodzi tylko o krycie przekrętów, czy jakieś inne krycie. Bo wszystko jest u was możliwe. Także ja tu byłem już parę razy. Byliśmy z Piotrem, byliśmy tam, u Ziobry, pod balkonem. Ale przecież jak można apelować do kogoś, kto jest ograniczony w każdy sposób. Ograniczony w każdy sposób. Przecież gdyby to były błędy, to Ziobro też odmówił nam spotkania. Nie chciał się z nami spotkać. Gdyby to był normalny człowiek, który popełnia błędy tak jak każdy człowiek, to by wysłuchał nas, zaprosił i zapytał, jak to poprawić. A tak, po co są tacy sędziowie jak Małgorzata Orzech-Placek tutaj? Bo to są pożyteczni idioci, których można delegować do każdej sprawy, a mając na nich haki, po prostu ma się nad nimi władzę. Dziękuję. Halo. Ja powiem teraz tak. Drogi Zbigniewie, naprawdę musisz się czuć niekomfortowo, bo ty doskonale wiesz, że naczelnik państwa prowadzi z tobą rozmowy i nie będziesz na listach Prawa i Sprawiedliwości. Jest to dla ciebie cios, to prawda. Ale nie wiesz to, że uda ci się zorganizować 41 okręgów. Nie zbierzesz ludzi do wyborów, nie zbierzesz podpisów, bo nikt nie chce z tobą w Polsce współpracować. Dlatego to moje hasło o helikopterze weź poważnie do serca, bo czeka cię rozliczenie i to w pierwszej kolejności. Wiele jest zła w Polsce, wielu ministrów, wielu ludzi, którzy zrobili krzywdę społeczeństwu. Ale myślę, że ty jesteś pierwszy, a jeżeli nie, to jesteś na pudle. I musisz bardzo, bardzo uważać, bo my będziemy pilnować twojego rozliczenia. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej powstała w bólach. Ale zaczyna działać i będzie działać.
i po kolei objedzie wszystkie ministerstwa. Niedaleko stąd na Szucha jest człowiek, który 52 wille rozdał nie wiadomo komu. Być może jak otrzyma naszą petycję i podanie samoobrony RP, to też dostaniemy willę. I nie aspirujemy do 200-150 metrów. Wystarczy obiekt 100-metrowy i damy sobie radę, zagospodarujemy się. Przystępuje do samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej coraz więcej stowarzyszeń, coraz więcej związków zawodowych. I będziemy pilnować tego. Zbyszek, mówię do ciebie jak kolega, jak Polak. Helikopter na placu musi być. Inaczej nie da rady. Dziękuję. Piotr Nastałek, Stowarzyszenie z Podniesioną Głową. Proszę Państwa, tak jak tutaj mój kolega serdeczny już opowiadał, w tym sądzie, znaczy w sądzie już z przyzwyczajenia, w tym budynku stacjonuje Małgorzata Orzech-Placek. Wybitnie szkodliwa persona, proszę Państwa, która ma na sumieniu krzywdę olbrzymiej ilości dzieci, ponieważ była sędzią na Pradze Południe 5 Wydziału właśnie Rodzinnego i Nieletnich. Ten wybitny szkodnik, proszę Państwa, osoba o moralności, nie będę tutaj mówił brzydkich słów, ale takie mam, proszę Państwa, zdanie o tej kobiecie, dostała miły azyl, gdzie jej miejsce tak naprawdę według nas i osób z nami współpracujących, to jest więzienie, znalazła miły azyl tutaj, w tym budynku, proszę Państwa. Osoba, która doprowadziła do tego, że dwójka małych dziewczynek mieszka z czterema dorosłymi osobami, gdzie jedna jeszcze 4 lata temu siedziała w więzieniu za handel narkotykami, druga leczy się psychiatrycznie i ma prawomocne wyroki karne za napaści i pobicia, trzecia narkoman leczący się od przeszło 30 lat z uzależnienia od narkotyków twardych, w tym heroiny, proszę Państwa. Takim dobrodziejem sędzia Orzech-Placek była, że moje dzieci w takim środowisku żyją, proszę Państwa. Syn Marcina to samo. Mieszka pod opieką matki, która ma prawomocny wyrok za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad ich synem w okresie minimum 5 lat, proszę Państwa. I ty, Ziobro, o tym wszystkim dobrze wiesz. Bo jak zaczęliśmy protesty i nagłaśnianie sprawy tych przeklętów z biegłymi, gdzie proszę Państwa, jedną z koleżanek Orzech-Placek biegła, uwaga, nauczycielka klas 1-3, ta osoba, proszę Państwa, wyrokowała, z kim dzieci mają do końca dzieciństwa spędzać czas. Chcielibyście, żeby w Waszym przypadku nauczycielki klas 1-3 podejmowały takie decyzje? I jak zaczęliśmy nagłaśniać te sprawy, ile pieniędzy powyciągali od rodziców i ze Skarbu Państwa, to nagle sędzia Orzech-Placek, jaka sędzia, Orzech-Placek, proszę Państwa, znalazła azyl tutaj, w tym budynku, w dziale legislacji. A jej miejsce, proszę Państwa, to jest minimum lok, a nie tutaj. Wesoła posadka, bezpieczna i do dyspozycji pana Ziobry. Takich przypadków tego typu historii, gdzie sędziowie, którzy ewidentnie popełnili przestępstwa i przekręty, mają na sumieniu, znaleźli, proszę Państwa, przystań bezpieczną w ministerstwie, znamy jeszcze 2. Więc to jest pewien schemat, tak? Takie miało być naprawianie tak zwanego systemu sądownictwa, proszę Państwa. To są nasze osobiste tragedie. Moje dzieci, proszę Państwa, moja starsza córka jest w tej chwili bardzo chora, do czego doprowadziła m.in. Orzech-Placek swoimi postanowieniami. Dzieci się nie uczą, dzieci nie uczęszczają na żadne zajęcia pozaszkolne. No niestety, jeżeli żyją w patologii i otoczone patologią, no to tak będzie. O czym Orzech-Placek bardzo dobrze wiedziała. Ale proszę Państwa, kolejna rzecz. Ponieważ w naszej ocenie na Pradze Południe, w tym sądzie, o czym Ziobro dobrze wie, zagnieździła się zorganizowana grupa przestępcza działająca w porozumieniu. Handel z prawami, proszę Państwa, tam się odbywa. My to widzimy, my o tym wiemy, ponieważ no, istnieje coś takiego, proszę Państwa, jak prawo, logika, przepisy i tak dalej. Jeżeli wszystkie są łamane, no to tak jak w wypadku Orzech-Placek, to mamy do czynienia albo z przekrętem, czyli korupcją, wprost mówiąc, albo z osobami z deficytem natury psychiatrycznej.
albo i tym, bo proszę Państwa, że ja rozumiem, że policjant gdzieś bierze łapówkę, żeby nie dać mandatu, bo ktoś przekroczył szybkość. To nie jest dobre, to było, jest i będzie. Tego typu rzeczy były zawsze i to jest nie do zwalczenia tak naprawdę, proszę Państwa. Ale jeżeli handluje się życiem dzieci tak naprawdę, no to to już trzeba być wybitnym psycholem. Bo normalny człowiek, nawet przestępca, proszę Państwa, nie będzie brał na sumienie krzywdy dzieci. A dobrze wiemy, że osoby, które trafiają do więzienia za tego typu przestępstwa, nawet tam przez współwięźniów są traktowani jak nic. Jak, no po prostu są poza, nazwijmy to, poza kastą jakąkolwiek. A tutaj, proszę Państwa, przystań ma taka osoba, która ma na sumieniu masę krzywd dzieci, proszę Państwa. Ja Wam podałem tylko przykład, ale takich osób jest cała masa. Wysłuchiwania, gdzie trenowali rodziców z kieszeni, proszę Państwa, za parę godzin rozmów, 5,5 tysiąca płacili rodzice, proszę Państwa, i to wszystko szło w łapy biegłych, koleżanek Orzech Placek. Trzeba być naiwnym frajerem, żeby wierzyć, że tak Orzech Placek była sędzia, dawała, proszę Państwa, takie fuchy za Bóg zapłać. I ten proceder trwał przez parę lat. Dzięki naszym działaniom się skończył. Jak ręką odjął, proszę Państwa, na Pradze Południe, nie ma w ogóle wysłuchań małoletnich w tej chwili. Jest OZSS, państwowa instytucja, która jest do tego przeznaczona. Ale to co? To nasza cotygodniowa bytność przez dwa lata pod sądem musiała być konieczna, żeby taka zmiana nastąpiła? Żeby nastąpiła, że zmiana, że Orzech Placek stamtąd wyleciała, została zabrana tutaj? Okej, okay, ma tu dobrą przystań, ale przynajmniej nie krzywdzi dzieci w sądzie rodzinnym, więc tyle nasz sukces, proszę Państwa. Teraz kolejna rzecz. Walka z sądami, z kastą, te wszystkie bajki, które Wam tutaj opowiadali przez ostatnie lata, Ziobro i inni. Proszę Państwa, to jest tak proste, to jest tak banalne, że oczywiście Ziobro i cała reszta może Wam bajki opowiadać, a ja Wam powiem, jakie jest lekarstwo. Jedno podstawowe. Taki system jest w większości państw europejskich, proszę Państwa. Prosta rzecz. Zabrać immunitety sędziom. Zabrać immunitety sędziom, które tworzą kastę ludzi, proszę Państwa, niekaralnych i nieusuwalnych. Pan strażnik więziennictwa, pani policjant, polityk, nawet prezydent, tak? Przynajmniej teoretycznie mogą wylecieć z pracy, czy poprzez wybory, czy poprzez działania prawne i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, jest grupa społeczna, kasta, dokładnie, która jest niekaralna i nieusuwalna, to są sędziowie. Prokuratorzy w mniejszym wymiarze, natomiast sędziowie, proszę Państwa, w Polsce. Prosty przykład, to quiz, zagadka. Paręnaście lat temu przyłapali sędziego na łapówce, ewidentne dowody, 180 tysięcy łapówkę wziął. Ile czasu zajęło wsadzenie go do więzienia, proszę Państwa? Możecie strzelać. Słucham. 10 lat. Kto na więcej? 12. Nie, proszę Państwa. 13 lat ten patol żył na nas wszystkich koszt, siedział w domu z połową wypłaty albo więcej. Słuchajcie, 13 lat zabrało, żeby wsadzić tego bandytę do więzienia. Natomiast cała reszta, proszę Państwa, kolejny prosty przypadek, złapali sędziego na rabunku w jakimś markecie, części do wiertarki, ewidentnie, tak, jest nagranie, wszystko. I co? Gościu nadal jest sędzią. Czyli złodziej nadal sądzi złodziei, proszę Państwa. I to wszystko można załatwić jednym ruchem. Odebrać im immunitety, aby odpowiadali normalnie z kodeksu karnego, tak jak każdy z nas. Zresztą w większości krajów europejskich tak jest. Nie ma żadnych przywilejów tego typu. A tutaj pan Ziobro oczywiście opowiada te bajki i bzdury, że on walczy z kastą, że on tam będzie coś zmieniał, naprawiał. Proszę Państwa, bajki dla naiwnych. Powymieniał paru gości na swoich koleżków, żeby właśnie tego typu Orzech Placki, proszę Państwa, zamiast po więzieniach, to siedziały w klimatyzowanych pokojach i dalej mieszały, mąciły
i niszczyły, proszę Państwa, to, co się nazywa szumnie wymiarem sprawiedliwości. Nieprawda! Ja miałem okazję być na kilkudziesięciu sprawach jako osoba zaufania, proszę Państwa, na moich sprawach i tak dalej. Powiem jedno. Psychopaci, zorganizowani przestępcy, durnie i nieuki. Tak mogę określić sędziów, z którymi miałem okazję i nieprzyjemność widzieć się na salach sądowych. Jeżeli facet, który jest sędzią od kilkunastu lat, próbuje wyprosić osoby zaufania z sali, do czego nie ma prawa, no to albo jest idiotą, albo jest po prostu nieukiem. To nawet prawnik, który był na sali, po prostu śmiał mu się w twarz i powiedział: ale panie sędzio, pan tego nie może zrobić. Proszę przeczytać przepis taki i taki w kodeksie. To dureń nawet nie mógł przepisu w kodeksie znaleźć. Ludzie, ja nie wiem, gdzieś za świniaki chyba to prawo kończyli, proszę Państwa, i te posadki podostawali, no bo to są idioci. No ja z takim czymś się spotykam na salach sądowych, ludzie. A pan Ziobro tu opowiada bajki, że on będzie tutaj zmiany robił. Po pierwsze, to tych durniów ja bym do szkoły podstawowej ponownie przegonił. Pierwsza rzecz. Druga, zabrał immunitety. A jeszcze, proszę Państwa, ostatnia głośna sprawa. Kamilek z Częstochowy. 8 lat, dziecko zakatowane, zamordowane, zabite oparzeniami, oblewane wrzątkiem. Oczywiście Ziobro pierwsze co zrobił, to od razu oczywiście wykorzystał tą sytuację, tą tragedię, żeby tam zapunktować. I zrobili, proszę Państwa, ustawę. Ustawę, która kompletnie jest absurdem, ponieważ w każdym przypadku, takim jak Kamila i każdego innego dziecka, Kinga, trzyletnia Hania z Płocka, tych dzieci jest cała masa zamordowanych przez psychopatów najczęściej, niestety, konkubentów i mamusie. Tak, panie Ziobro, to są główni winowajcy. Natomiast zawsze w tle, zawsze tam, gdzie jest krzywda tych dzieci, stoi sędzia rodzinny i kurator sądowy. Zawsze, w każdym wypadku stoją ci bandyci. I powiem wam, robiliśmy protest po śmierci Kamila w Częstochowie, pod sądem w Częstochowie. I tam nawet mamy nagranie, z tego znalazłem sędzię, która doprowadziła do tego, że to dziecko, pomimo tego, że uciekało z tej patologii, policja znajdowała tego chłopca nawet w listopadzie, w piżamie, na boso, gdzieś na przystanku, to dalej z powrotem do przestępców, do krzywdzicieli zawozili. Dzięki postanowieniu sędzi. I proszę Państwa, znalazłem tą babę na Facebooku. Znalazłem tą... Nie mam słów. Znalazłem ją na Facebooku. Jej wpis tydzień po pogrzebie tego dziecka, do którego śmierci łapę przyłożyła. A ona wpis na Facebooku, że teraz na święta, jakąś tam przerwy, długi weekend, ona, proszę Państwa, z uśmiechem, zadowolona, ona jedzie do Taorminy na Sycylię, z synkami jedzie, zadowolona, uchachana, tydzień po pogrzebie tego dziecka, do którego śmierci łapy przyłożyła. O czym to świadczy, ludzie? Że to są psychole, to nie są ludzie zdrowi, ponieważ nikt normalny po czymś takim nie dawałby tego typu wpisu. Byłoby jakieś zastanowienie, jakaś refleksja, jakieś coś. Nie, tam uśmiech, zadowolona, Bella Taormina, wyjazd z synalkami, a dziecko zginęło w męczarniach zabite przez psychopatów. Dlatego mówię, w większości przypadków sędziowie, przynajmniej rodzinni, to psychole. To są, proszę Państwa, psychopaci, którzy zdegenerowani bezkarnością w wielu wypadkach handlują sprawami, są przychylni przestępcom, którzy krzywdzą dzieci, proszę Państwa, i to jest oczywiste. I już na koniec, Ziobro. Ty odgrywasz rolę takiego dobrego szeryfa, który tu walczy z przemocą domową i Bóg wie czym. To ja ci powiem. Zobacz statystyki. Nie te ogólne pierdoły, jakimi to przemocowcami są mężczyźni, a ofiarami kobiety, tylko zobacz statystyki. Bo my do takich statystyk mamy dostęp. To wam powiem. Niebieskie karty w Płocku. Olbrzymi skok przemocy ze strony kobiet w stosunku do dzieci i drugiej połowy rodziny. Spadek u mężczyzn, proszę Państwa. I tak jest wszędzie. Ale Ziobro wam o tym nie powie. Będzie odgrywał
dobrego szeryfa, który pójdzie do Sejmu, proszę Państwa, zagnie marynarkę, że mam przed sobą pistolet. Ludzie, jakim trzeba być infantylnym, naprawdę, to jest... Gościu, który ma ochronę, wchodzi do Sejmu z bronią i jeszcze się tym obnosi. Ja mam znajomych, którzy żyją w kraju, gdzie są napady z bronią w ręku. Mam znajomych, którzy użyli broni, używają broni i ją mają. Trzymają ją w domach, na obrony koniecznej w domu i w kraju, gdzie bronią, niestety przestępcy się na co dzień posługują, oni tej broni ze sobą nigdzie nie noszą. Bo mówią, po co? Bez sensu. A tutaj takie demonstracje męskości. Ludzie, przecież to jest żałosne. To jest żałosne. Dziękuję. To teraz. Wyłączyłeś? Halo? Halo? Halo, halo. Tak, słyszę. Dzień dobry, Barbara Lambrych, Stowarzyszenie z Podniesioną Głową, Iskra, Fundacja profesora Zbigniewa Wesołowskiego z siedzibą w Szczecinie. I ja napisałam maila do pana prokuratora Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, na maila Sejm. I do tej pory nie wiem, czy odczytał, czy nie odczytał, ale tam jest ważna sprawa. Tam jest kradzież majątku. Okolice Ostrołęki. Zostałam okradziona z majątku przez nadzwyczajną kastę białostocką, którzy nadali klauzulę wykonalności w 2014 roku przez sędziów Jarosława Kamińskiego, Krzysztofa Chojnowskiego i delegowanego sędziego z Sądu Okręgowego w Białymstoku, Bogusława Suter, który zrobił szybko karierę, tak jak Jarosław Kamiński. Panie Ziobro, co do tej pory pan zrobił z tymi sędziami? Wyrok nadany na posiedzeniu niejawnym, nadano klauzulę. Wyrok, w ogóle nie były rozpoznawane artykuły, które powinny być wzięte przez sędziów z urzędu. Artykuł 1099 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Artykuł 1146 punkt 1-6 po nowelizacji. Artykuł 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzeczenia Sądu Najwyższego, które mówią o tym, że posiedzenia mają być jawne. Nadano klauzulę wykonalności, a za tym, za całą sprawę stoją PRL-owski podprokurator w latach 73-75. Krótko był, później był adwokatem. Przez 10 lat doprowadziłam do tego stopnia, że został skreślony z listy adwokatów, bo wcześniej był chroniony. JH z Ostrołęki i nadal nie został ukarany, jeśli chodzi o sprawy karne, bo miał znajomości, powiązania w całej apelacji białostockiej, we wszystkich sądach i wszystko było uniewinniane, umarzane sprawy. I dalej działa. Pomimo, że ma 77 lat, ale dalej i działa, jest czujny. Na tyle był czujny, że złożył zeznania przed sądem w Szasnyszu i stwierdził, że on tej sprawy komornika Bożeny Otłockiej w Ostrołęce pilnuje, że jestem wredna, że doprowadzi do tego, że będę bosa i bezdomna. I doprowadził. 19 maja tego roku w sądzie w Łomży bezduszna sędzia. Tam jest przestępstwo urzędnicze. Komornik Małgorzata Jędrzejewska, sąd rejonowy w Łomży, nie badali od 18 roku przedawnienia, przedawnienia tego roszczenia, kiedy dostała sprawę, a było jej obowiązkiem, bo już weszły przepisy, gdzie sąd ma badać. Ponadto pana prokuratura krajowa nie zrobiła nic, kiedy zwróciłam się, żeby przeprowadzono z pomocą międzynarodową śledztwo w sprawie dokumentu, którego użyto, nadano apostyle za granicą. Zrobiła to prokuratura okręgowa. Pani Ziobro, pana prokuratura krajowa nic nie zrobiła, pan Święczkowski, były zastępca.
zrobiła prokuratura okręgowa w Warszawie. Wszczęła śledztwo z pomocą międzynarodową. Ostrołęka też nic nie zrobiła w latach 2011-2014. W 16 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo i z pomocą międzynarodową ściągnęła dokumenty. Okazało się, że ten sprawca, tak zwany urzędnik hrabstwa Kings, który sfabrykował, nadano tą apostylę, zrobił to 11 listopada 2009, natomiast dokumenty, które zostały ściągnięte z pomocą międzynarodową z zagranicy, że 21 lutego 2010 roku nastąpił jego zgon. Prokuratura w Warszawie zleciła i nadzorowała to postępowanie prokuraturze rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, przepraszam. I dowiedziono, że doszło do popełnienia tego przestępstwa na tym dokumencie, ale sprawca nie żyje, więc nie mogli przekazać tej sprawy do Stanów Zjednoczonych, aby pociągnąć go do karalności. Natomiast prokurator, która prowadziła to śledztwo, zaznaczyła, że osoby, które posłużyły się tym sfabrykowanym dokumentem, mogą być ścigane z artykułu 273 kodeksu karnego. I co z tego, że ja składam teraz, a prokuratura, inni prokuratorzy z prokuratury akurat dostali Warszawa Śródmieście, w ogóle nie chcą przesłuchać, tylko odmawiają wszczęcia śledztwa. Ponadto ta sędzia Małgorzata Jędrzejewska w Łomży 19 maja miała to postanowienie wręczone, miała również napisane sygnatury akt, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczą się sprawy m.in. powództwo przeciwegzekucyjne, które broniło przed tą niepożądaną egzekucją. To była kradzież majątku. Tam w ministerstwie zostały złożone już wiele pism w tej sprawie i część została przekazana do prokuratury krajowej. Panie Ziobro, proszę o spotkanie ze mną, wyznaczenie terminu i zajęcie się sprawą na poważnie i przywrócenie stanu sprawy sprzed 19 maja 2023 roku. Może chwilę odpocznę. Halo? Szanowni Państwo, widzicie ile zła, ile krzywdy ludzkiej, ile nieszczęść pan Zbyszek był uprzejmy scedować na Polaków. Samoobrona Rzeczpospolitej po reaktywacji, zastanawiając się nad swoim hasłem przewodnim, wybrała słowa Arystotelesa. Polityka to realizacja celów społecznych. I to będziemy realizować. I przyrzekamy polskim sędziom. Stracicie immunitet, będziecie płacić składki do ZUS-u. Bo od wojny żaden z was nie zhańbił się, żeby wesprzeć polskie społeczeństwo. Jesteście z tego zwolnieni. Fundujemy wam to jako naród, a wy nas poniewieracie i kopiecie. I nie liczycie się z nami wcale. Więc obiecujemy wam płacenie składek do ZUS-u i normalną emeryturę, tak jak każdemu Polakowi. Nie będziecie odchodzić na emerytury 70% ostatniej pensji. Społeczeństwo polskie mówi dość, wymawia wam te usługi i zobaczycie wtedy, jak się żyje. Zobaczycie, jak nie będziecie mieli immunitetu, jak z pensji zapłacicie ZUS, jak z pensji będziecie płacić podatek do urzędu skarbowego i emeryturę będziecie mieli taką, jaką wypracujecie. I z tym się liczcie. I to wam gwarantujemy. Jeżeli samoobrona będzie miała wpływ na politykę realną w naszym kraju, to w pierwszej kolejności tego dokona. Sędziowie w Polsce muszą być na równych prawach ze społeczeństwem. Nie ma świętych krów i nie będzie. I to przyrzekamy narodowi polskiemu zrobić. Dziękuję bardzo.